Dzień dobry. Jedziemy szukać... Czoła na twoje zdrowie. ...miejsca do urbexów. O, akurat Dawida tutaj mniej widać. Zdrowa! Szukamy. Tu są fajne widoczki. Słonie w sukulentach. Jesteśmy, znaleźliśmy jakąś miejscówę. Tak w ogóle. To witajcie, witamy was. Banda eksploratorów. To jakiś kuń był? Traktor? To jest mamut. W sumie zajebiście dobrze się ubrałem w sandałki. Ale dom ewidentnie jest opuszczony. Ale jest jakoś dziwnie ogrodzony. Czyżby to był jakiś pastuch? Patrz, drut kolczasty. Ej, ktoś tu chyba konia trzyma. Bo tu jest tak jakby... Dobrze mi się wydaje? Możliwe. Że tu była jakaś stajnia i tu jest, no... Tak jakby to była stajnia. Zerknij, czy te drzwi czasem przez przypadek nie są otwarte. Chociaż szczerze wątpię. Zadzwoń dzwonkiem. Nie, to... Nie ma prądu. To tam nie bym nie wchodził, ale... Kurde. Jakbyśmy się wspięli na balkon. Ale tam jest szkło znowu. Starość nie radasz. No. Pozamykane. Jakieś palety. Złamiesz ten. Złamiesz balkon. Podsadzić się? Staruszku. Także pierwsza miejscówka chyba chybiona będzie. Nie wejdziemy tu za bardzo. Nie jest zamieszkane na pewno. To jest skład rzeczy różnych. Nie jest na pewno zamieszkane. Tu są jakieś... No przecież tam są powybijane szyby i ten... To... Możliwe, że ona nigdy nie została dokończona, no. Albo ktoś dołem mieszkał tylko. Dlatego też, że jest burza, nikt tu nie chciał mieszkać. Bo dobrze to dodatko. Nie, no na pewno mieszkał, jak miał 100 dołem. Tam, ale tam wygląda na to, że to ktoś konie trzyma, bo tam w tej stajni było takie ślady koni obsrane. Zresztą pastuch jest tutaj po prostu, nie? Czyli ktoś, możliwe, że ktoś mieszka tu, a to... O, w oknie butelka z orężady. Tutaj masz flaszkę i dzbanek na przepitkę. Zamknięte drzwi były, tak? Prąd. Tak, drzwi były wyzamykane niestety. Tak, tak. A nie, dotykałem, nie kopię. Ale jest drut kolczasty, nie? No to jedziemy dalej na to wygląda. Szukamy chyba dalej, no. Był, tam był. A nie nas. Był od domu do tej stajenki, tak jakby. Dobra, to nic. Lecimy szukać dalej. Niestety, trzeba popróbować, aż się w końcu trafi na coś sensownego, nie? Tak, grunt to dobry plan. Wsiadamy auto, jedziemy, coś znajdziemy, na pewno się znajdzie. No, czego ma się nie znaleźć? Musi się znaleźć. Także pierwsza znalazła się, ale chybiona. O, to jest fajne. Tu jest chałupa, ale to nigdy nie zamieszkała, widzę. Tu więc raczej pusta i może być zamykana, raczej nie ma sensu. Nie no, bardziej warto wbić do chałupy, gdzie coś można fajnego zobaczyć, a nie pusto. Tam widzę dwa opuszczone liazy.
Dobra, są coraz większe zagłupia. Więc coraz większa szansa, że na napotkanie w sumie. Jakie cielączki. Małe. Gdzie małe? No są! Małe, no. Tu jest coś opuszczone. Ta na pewno była opuszczona. Tylko, że... No właśnie. My to eksploratory pełną parą, a w sandałkach. Zajebiście! Eksploratory, ma urbexowcy, no. To trzeba się chyba ubrać tak odpowiednio do takich rzeczy. Dobra, szukamy dalej. Ciężko znaleźć chałupę opuszczoną. Znaleźliśmy jakąś chałupę. Co, jest wydreptana? No. Ta ścieżka, ale tu traktor faktycznie jechał chyba jakiś. Niech będzie. Dach zabrało. Albo ktoś to burzył. Zaczął burzyć. No a co to komu? Jakiś budynek gospodarczy poburzony. Coś wyniesiemy. Tak, bagarki. A mamy drabinkę, żeby wejść. Tu była obora. Jeszcze czuć. To wychodka. A nie, wejście do chałupy, tak? Tak. Jebiec, masz trupa znajdziemy. Pierdolisz. Ktoś to zamknął? Szajza. Czekaj. Co tu jest? A. Nie, tu był jakiś kurnik znowu pod tym gankiem. Studnia. A tam też jest wejście, widzę. Tak? Mhm. Ano? Też lodówka wypierniczona. Jest nawet woda. Chociaż dużo tej nie ma. A studnia dość głęboka. Kurwa. Czemu to tak zarosło? Ty mała znów zarosłaś. O, dzień dobry. Fu, o, jaka jest stęchlizna. Znaczy dziwne, bo dachu nie ma, nie? Powiedz sobie, co by było, jakby było. Czapeczkę mam dla ciebie, Grzałuś. O, wspaniale. Ta-dam! Mo, ale patrz, wałki do... O, ty, kultowe wałki do zdobienia ścian. Czaisz te wszystkie takie wiejskie... A, to tak się robiło. ...wzorki, no. Nawet piwnica jest. Byle nie wpaść. Uf. Ale widzę, że posprzątane. Ktoś tu już radyjkę co prawda zostawił. O. Telewizor jest. Wałków, a wałków też. Ale popatrz. Jakieś jeszcze Maryjki Jezuski zostały. To jest też zastanawiające. Jak ludzie się wyprowadzają z tego typu domów, to biorą wszystko, co najważniejsze. Wszystko, co najbardziej wartościowe. I co zostaje? Maryjki. Poważny kraj. O, i tu mamy przykład. Te wałki, które pokazywałem przed chwilą, co się z nimi robiło. Takie ściany. Znowu Maryjka. O, patrz, jeszcze więcej wałków. Tak? O, no, nie słyszę. Pusto. O, jakieś... Ale tu wiesz, tu dachu nie ma. Tu widać, wszystko jest zacieknięte. Zobacz, czy Jarek jest w telewizji. Jest. Panie Jarosławie. O, telewizor zmukł. W tej wersji. Widziałem, że ktoś ci się przyjechał do jednego komentarza, jak właśnie tak. Omawialiśmy pana Jarka w telewizji. Zegarek? Zegar, no. Jakiś Hofner. O, to niemiecki. Kurde. Ale plastik jest fantastyk. To oszukaństwo. Myślałem, że to drewniane. Jest i kaczka. Dawaj kaczkę do telewizji. To jest łabą. No.
Patrz. Trochę po rosyjsku, dywan na ścianie. To jest Poznań. No, tylko czemu w poprzek? No, no nie wiem, to styl rosyjski chyba. Tak, tak. No. Czekaj, tu patrz. Patrz, więcej Jezusków, Maryjków. No to mówię ci, że zobacz. To czyli, o, jeszcze jakiś ten wideo. Wideo, Watykan. Co to, Matka Boska. Nie, Licheńska, z Lichenia. Ale patrz, zdjęcie jest nawet jakiegoś ziomka. Ano. No, co tam pisze? Że jest napisane? Sprzedam Opla. Tanio. Nie, pan jakiś Edward, nie jestem w stanie nazwiska rozczytać. I data chyba, tak? I data, ale urodzony 18 lutego i tu jest końcówka szóstka, ale... 8, nie, 86 to na pewno nie. Rośnięte. To z jakiegoś dowodu chyba wyjęte zdjęcie, bo jest szywka. Możliwe, no. Idziemy do piwnicy? Myślę, że tak. Jeszcze nie wzięliśmy latarki. A i kurde, nie wzięliśmy wampirów, kupiliśmy specjalnie. No, rękawiczki. A, okej. Okay. Oczywiście zostały w aucie. Włączasz? To chyba nagrywa. Rozłączyło się z telefonem, okay. Ale nagrywa. To ale zaraz... z dedykacją dla pana Artura. No. Lubię jak się pali. Radio na jakich falach? 96,4. Haha! Swoi ludzie to byli. Antyradio. Czekaj, musisz zamknąć. Chyba tak, ale chciałem zobaczyć, czy w ogóle pójdzie. O! Coś tam tu jest. Nawet spora chyba ta piwnica. Czekaj, ja sobie ten... Fajnie by było to za... O, jest zaczepka, super. A, to przygotowane, panie. Widzę, co nagrywam, bo mi się telefon rozłączył, ale może coś się nagra. Reflektory masz? No właśnie chyba nie wziąłem. No, no, to nie, to czekaj. Na strychu nie będzie trzeba doświetlać. No dobra, jesteśmy. Tutaj widzisz ułożone te cegły, jedna po drugiej. Właściwie człowiek sobie tak pomyśli, że ktoś to wszystko przecież robił. Ktoś tam pieprzał cegła za cegłą, starał się o to, żeby to ładnie wyglądało, ładnie pomalowało, co zostało. Nic, zgliszcza, ruina. Rodzina nawet Maryjek nie podciągnęła. No. Tutaj widać już tak zatęknięte bardzo, śmierdzi, to był piec kaflowy. Zdjęcia nie wzięła. No właśnie, zdjęcie nawet zostało gościa, także... Mocno. Aha, bo tutaj nie wejdziemy, bo tu jest przyblokowane przez linoleum. Aha. Zobaczymy. Ale to był jakiś kurnik chyba, kuźwa, tak nie, widzę. Strach się bać? Wiesz co, Dawid, ona jest tu pęknięta. Nie wiem, czy się nie zła... Aha, idę przecież, dobra. Powiem ci, że te deski tutaj też nie wyglądają. Nie wiem, czy jest ten schodzi, bo ja tu nic nie widzę, szczerze mówiąc. Znaczy, no co, będzie widać ograj tam po prostu. Żeby wchodzi, bo ja ci podtrzymam tą drabinę, żeby ona czasem nie pierdolnęła. To jest łom. Nie, to nie jest łom. No tu nic nie ma w sumie. Ciekawe, czy dach to zabrało. Czy poszedł na złom, czy tu dachówka była i ktoś... Nie, myślę, że to był azbest. A, i... to, nie, wiesz co, dachówka, bo tam wisi kawałek tak? Dachówki chyba nawet, no. No bo wiesz, że były akcje odnośnie azbestu, żeby się tego pozbywać, więc może ktoś skorzystał. Tak bym obstawiał. Ale... Nie wiem, tak tam mi znowu wygląda, że jest dachówka, tylko... Ale jest, no, kawałki. W jakim celu by to ktoś ściągnął, miał może zamiar to odnawiać, ale... Nie, no weź, poległ? To raczej trzeba nie. Zburzyć. To odnawianie no. Czegoś takiego... Nie, no to tak, zrównanie z ziemią i postawienie na nowo, no, podziałka. O, tu jeszcze krzesełko z takie pyrle. Idziemy jeszcze. A jeszcze po starych licznikach. Miejsce. Czuję się jakby schodził u dziadka. Też była taka piwnica. Widać tam co? No też tam widać, ale cudów tutaj nie ma. Znaczy no tak. Tutaj bym się spodziewał, że w piwnicy za wiele nie ma. Raczej ktoś tam co najwyżej to składował jakieś plony, plony ziemskie, no pusto. Ale spora piwnica. Spora, zwłaszcza, że jeszcze tutaj duże pomieszczenie. Ktoś się orobił. No, jakieś sprytnie podparte.
rozwiązanie. Ajłkowa taka w sumie. Komuś się chciało. Oj, tutaj też, pod całym domem była ta piwnica. Całkiem spora. No, chłodna, bo. Chłodno jest, no. Prawda. No dobra, to stąd pewnie trzeba spylać. Idź przodem. Jeszcze. A jeszcze i teraz tutaj zerknę. Wyładam się. Czy czegoś ciekawego nie pominąłem? Siema. Jest jedyny prawilny papież. O, znaczy się, że... To jest stare, bo po ramach wygląda tak na bardzo stare. Takie skansonowe. Z kolejne Maryjki. Jeszcze więcej Maryjek. Woda święca. O, bidon z Lichenia. Czekaj, o tu jest pamiątka komunii. To czy rozczyta coś z tego? Pewnie ciężko. No na mokło. Nie, tylko widać pamiątka komunii, ale totalnie nie widać kogo. Tutaj się dzieci leczyło. 10 zdrowasiek trzeba było domówić. Jak się włożyło dziecko do się... Do piekła. O, co to? A, orzech. Ja się przestraszyłem, że zapadła się to. Bo w sumie mamy piwnicę pod spodem, ale nie. Piwnic była stroby betonowy. Raczej cegłą wyłożony, więc bez strachu wpaść nie wpadniemy. Ten pokój jest najciekawszy w sumie z tego wszystkiego. Te wałki są w sumie fajne. O, malowałby ściany. Wisienki. Dobra, to chałupka zaliczona. A czekaj, patrz, jeszcze radio nie zauważyłeś. No jak nie? Widziałeś? A ja nie widziałem. I aniołek. No nie patrzyłem, czy Radio Maria ustawione, czy... Tam było antyradio, a tu... Co to za fale? Aga pewnie... Beskid u Nitra. Dobra, leci. To ja dzwonię. No, halo. No, jesteśmy. Kto idzie? No to już idziemy mu wytłumaczyć. Ale do was idzie? Aha. No to nic, no to co idzie? No to my już w zasadzie obejrzeliśmy całą chałupkę i wychodzimy. I co, idzie do was, czy? A, przeszedł obok, dobra. Tak, będziemy zaraz wracać. No, jeszcze do stajni zajrzymy i wracamy. Dziewczyny przerażone, bo jakiś koleś szedł. Myślałem, że do nich coś się wsapać. Może zamknijmy to, że jakby ktoś tu wchodził, żeby się nie wpierdł od razu w piwnicę. Dobra, zamykamy kramik. Sześć na razie. W tej beczce co, zwłoki? Nic nie ma. Patrz, jaka poziomica. Prawilna, drewniana jeszcze. I patrz, działa, oczko jest. To czemu ma nie działać? No tak, w sumie tu nie ma co się zepsuć. Elektronika nie wysiadła. Czekaj, zamieciemy trochę obejście. Ale tak... Najbardziej zastanawiające się jest, co się stało z tymi właścicielami, nie? Znaczy, no wiadomo, śmierć najprawdopodobniej, nie? Ale z jakich przyczyn? Czemu? I czemu to jest puste? Mnie wiesz, co zastanawia? Kto tu co kombinował? W sumie to nie za... Nie, ktoś się zawziął, że on wbije w beton gwoździa. Nie, a tym razem mi się na pewno... 73 gwóźdź, na pewno dam radę. No to fakt.
Czekaj, ja zerknę jeszcze, co tam jest u góry. Skrzypi, jęczy. Chuj dupa i kamieni kupa. Ale czekaj, to pomieszczenie z tym linoleum? Nie ma tu wejścia żadnego od drugiej strony. No nie, tylko tam. Dlatego ci mówię, że to wyglądało tak, że oni to postawili pewnie. I się przekopyrciło. I ciężko teraz wejść. Możliwe. Stajnia, tu widać jakieś kury były. O, to jest takie korytko do wrzucenia ziemniaków. To do piwnicy. Pewnie o tam przez okienko się wrzucało. Pewnie tak. Co tu jest? A, jakiś tak... Jakaś reklama. Aha. Reklama. Obornik. Tu się część pozawalało. Chodź, który mamy tu. Idę. Dobra. Ale ty! Tu jest prąd. Nie jest odcięty. Ale jest ten, świeci się licznik. To ciekawe. To może jednak nie trzeba płacić energii, nie odcinają prądu. A czekaj, kapliczka jeszcze jest w murze. Kapliczka w murze. Jest Maryjka kolejna. Największa. Dobra, pierwszy jakiś domek mamy, lecimy dalej, może jeszcze napotkamy się po drodze na jakiś ciekawy, ciekawą zabudowę. Dość ciekawe, dlaczego tu tego dachu nie ma, to mnie zastanawia. Dobra, do zobaczenia następnej.